To dla mnie ważne. Jako autor wynajmuję AI, żeby używała mojego głosu i czytała wybrane wiadomości. Miej jednak pewność, że za każdą informacją stoi ludzkie doświadczenie redakcji Voice House. Ze studia Voice House gospodarcze podsumowanie tygodnia ekonomicznie in brief. Sejm uchwalił ustawę o wolnej wigilii. Wbrew pozorom dla pracowników handlu jej zapisy oznaczają więcej, a nie mniej pracy. Obok wolnego w wigilię wprowadza ona bowiem także trzecią niedzielę handlową w grudniu, przed świętami. Do skasowania zapisu w tej sprawie w sejmowym głosowaniu zabrakło zaledwie 2 głosów. Wszystkie uchwalone przepisy pierwszy raz będą stosowane dopiero w przyszłym roku. W tym roku wszystko jeszcze będzie po staremu, czyli przed świętami handlowe będą 2 niedziele, a w wigilię sklepy będą mogły być otwarte. Sejm uchwalił też pierwszy pakiet zmian dotyczący składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Od nowego roku do jej wyliczenia nie będzie się uwzględniać dochodu ze sprzedaży środka trwałego, czyli na przykład samochodu albo maszyny. Zmniejszona też zostanie minimalna składka zdrowotna. Ma ona zastosowanie w miesiącach, w których dany przedsiębiorca w ogóle nie miał dochodu, więc nie można jej wyliczyć w normalny sposób. Do tej pory minimalna składka wynosiła 9% od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od nowego roku będzie to 9% od 3/4 minimalnego wynagrodzenia, czyli 315 zł miesięcznie. Bez tej zmiany wynosiłaby 420 zł. Z nowych badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że nasza skłonność do oszczędzania ciągle rośnie i właśnie bije rekordy. Już 56% badanych na pytanie o to, czy uda im się w ciągu najbliższego roku zaoszczędzić jakąkolwiek kwotę, odpowiada, że jest to dość prawdopodobne albo bardzo prawdopodobne. W ciągu ostatnich lat odsetek takich odpowiedzi raczej pozostawał poniżej 50%. Jednocześnie blisko 60% osób twierdzi, że już w tej chwili trochę oszczędza, a kolejne 3,3%, że może dużo oszczędzić. Z drugiej strony tylko nieco powyżej 4% badanych twierdzi, że na bieżące potrzeby musi obecnie wydawać swoje oszczędności albo wręcz się zadłużać. Wygląda to na pierwszy rzut oka optymistycznie i wynika prawdopodobnie z szybkiego wzrostu dochodów w polskiej gospodarce w ostatnich latach. Jednak rosnąca skłonność do oszczędzania powoduje, że nie wydajemy całości tych dochodów w sklepach, co z kolei oznacza, że cała gospodarka kręci się wolniej. Z punktu widzenia pojedynczego gospodarstwa oszczędzanie z pewnością jest pożyteczne i rozsądne, ale jeśli większość robi to w tym samym momencie, to cała gospodarka na tym traci. Sprawie zaskakującego wzrostu skłonności do oszczędzania przyglądał się ostatnio też Narodowy Bank Polski. Według pierwszej wiceprezes NBP gospodarstwa domowe mniej wydają, ponieważ obawiają się o sytuację geopolityczną i o wzrost kosztów życia w przyszłości, na przykład wzrostu cen energii. Rosja znalazła się na krawędzi kryzysu walutowego. Rubel w ciągu ostatniego tygodnia w relacji do dolara stracił blisko 15%. Teraz za jednego dolara w Rosji trzeba płacić już ponad 110 rubli. Rosyjska waluta zaczęła tracić na wartości szybciej, kiedy Amerykanie nałożyli sankcje na Gazprombank, który do tej pory obsługiwał rozliczenia związane z eksportem rosyjskiego gazu do Europy. Teraz stanie się to znacznie bardziej utrudnione. Z drugiej strony pojawiły się dane o coraz szybszym wzroście płac w Rosji, a parę dni wcześniej o rosnących oczekiwaniach inflacyjnych ludności. Jedno i drugie sugeruje, że inflacja w Rosji może dalej rosnąć, pomimo ostatnich drastycznych podwyżek stóp procentowych. Na rynku pojawiły się pogłoski o kolejnych podwyżkach, ale nawet to nie ustabilizowało kursu rubla. Bank centralny na razie ogłosił, że będzie skupował rubla na rynku walutowym i jednocześnie wstrzyma prowadzone od dawna na rynku finansowym operacje zakupu walut obcych, które dodatkowo osłabiały rubla. Po ogłoszeniu tych zmian rubel faktycznie przestał tracić na wartości, ale też na razie nie odrabia poniesionych wcześniej strat. Kurs zatrzymał się w okolicach 112 rubli za dolara. Najbliższe posiedzenie rosyjskiego banku centralnego, na którym stopy procentowe kolejny raz będą mogły zostać podniesione, jest zaplanowane na 20 grudnia. Coraz wyraźniej drożeje żywność w skupach i na targowiskach, czyli na polskim rynku hurtowym. Od dołka zanotowanego w marcu tego roku średni poziom cen podniósł się tam już o ponad 6%. Tylko w październiku ceny poszły w górę o blisko 2%. Podobnie zresztą było we wrześniu. Mleko w ostatnim miesiącu podrożało o blisko 6% i jest ono teraz najdroższe od 1,5 roku. Coraz wyraźniej idą w górę ceny zbóż. Żyto w październiku podrożało w skupach o 8,5%, a pszenica o prawie 4%. To, co dzieje się w hurcie, może przekładać się z pewnym opóźnieniem na zmiany cen detalicznych w sklepach. Od lata 2022 roku do wiosny tego roku żywność prawie nieustannie taniała, co znacząco przyczyniło się do spadku inflacji. Teraz tamten trend jest już za nami, a nowe wzrosty cen mogą stanowić problem w ograniczaniu inflacji w przyszłym roku.
W ostatnim tygodniu spłynęło wiele danych o polskiej gospodarce za październik. Wygląda on znacznie lepiej niż ten poprzedni za wrzesień. Przede wszystkim okazało się, że sprzedaż detaliczna, która we wrześniu spadła o 3%, tym razem urosła o 1,3%. Można więc uznać, że niepokojące dane z września były tylko jednorazową wpadką, a nie początkiem nowego trendu. Produkcja przemysłowa po 2 miesiącach spadków tym razem urosła o 4,7%, co też było wynikiem powyżej oczekiwań ekonomistów. Zatrudnienie w firmach wprawdzie nadal powoli maleje, ale jednocześnie obniżyła się też stopa bezrobocia. Wynosi ona teraz 4,9%. Płace w firmach były większe niż rok wcześniej o 10,2%, co oznacza najwolniejszy ich wzrost w tym roku, ale zdaniem wielu analityków to akurat dobrze, bo wcześniejsze tempo wzrostu płac było zbyt szybkie. Oznaczało dodatkowe ryzyko inflacyjne i problemy ze wzrostem kosztów w wielu przedsiębiorstwach. Generalnie zdaniem większości ekonomistów czwarty kwartał w polskiej gospodarce zaczął się całkiem nieźle i są spore szanse na to, że tym razem wzrost PKB nam przyspieszy w okolice 3% po tym, jak w trzecim kwartale spowolnił do 2,7%. To było Ekonomicznie in Brief. Wiadomości dotyczyły wydarzeń od 22 do 29 listopada 2024 roku. Głosem Jarosława Kuźniara czytała Sztuczna Inteligencja.